Ja mam jeszcze jedną krótką refleksję, na którą mi notabene zwrócił uwagę jeden mój znajomy, że nie dość, że mamy rok przestępny właśnie, ten 2020, to jeszcze mamy nadzwyczajną kumulację dwójek, proszę Państwa, zwłaszcza w lutym. Więc zanim to rozwinę, proszę o suby, łapki, wsparcie, darowizny, życzliwe komentarze, żebym mógł jakoś przetrwać i w miarę sensownie prowadzić tą działalność, choć jestem do niej w dużym stopniu zniechęcony przez słabe zainteresowanie, pominąwszy już kwestie finansowe. Troszkę czasu zajmuje, zdrowia nie dodaje, a kłopotu sporo. Tylko mnie troszkę mobilizuje to, że rzeczywiście w świecie i w Polsce się tak dużo dzieje, że trudno tego nie skomentować, ale trzeba uważać, żeby coś za dużo czy za głupio nie powiedzieć, żeby człowiekowi kanału w ogóle nie przymknęli, nie? No ale to tak staram się modlić, może jakoś wybrnę, daj Boże. No więc proszę Państwa, nie dość, że ten rok jest rokiem przestępnym, ma bardzo ciekawą numerologię. 2020, czyli 2020, czyli jest to jak gdyby dwójki na kołach i jest równocześnie w nazwie roku 22, co też jest cyfrą mistrzowską i ma swoje niewątpliwie poważne znaczenie. A teraz w lutym mamy jeszcze dodatkową kumulację dwójek, bo luty przecież ma liczbę 2, prawda? A na dodatek no widać, że potrzebuje dalej, ale mniejsza o to, proszę Państwa. Poza tym tępią mnie chyba za to, że za dużo mówię i nagrywam. No proszę Państwa, a 2 lutego, gdzie mamy znów 2.02, święto Matki Boskiej Gromnicznej, mamy już bardzo dużą kumulację, bo właściwie same dwójki i 3 zera. No to jest rzecz raczej wybitnie niespotykana. Więc mamy bardzo trudny rok przestępny z wieloma dwójkami i zerami. Jak już mówiłem, zwłaszcza się to kumuluje święto Matki Boskiej Gromnicznej. No ale może jak poświęcimy gromnicę i będziemy się modlić, to jakoś z tego może wybrniemy, prawda? Bo dwójki nie są zbyt optymistyczne. Dają jak gdyby rozdwojenie, dualizm, prawda? A i silne mamy tutaj 22. Jak gdyby też 2 razy 22. A to daje szybkie zmiany, transformacje. Jak gdyby nowy świat, więc i stary może runąć i zagrożenie, prawda? To są liczby mistrzowskie, a w trakcie 20 to też jest poważna sprawa. No jedna z wróżek twierdzi, że rok 2020 to dwójki na dopalaczach. No. Więc proszę Państwa, to jest wszystko ciekawe, bo 2020 plus dwójka lutego daje 6 dwójek, a z Matką Boską Gromnicą aż 4. Co jak mówię się nie zdarza, jest dość ciekawe i chyba groźne, dość niebezpieczne, dlatego potrzebna jest wielka uwaga, ostrożność, a przede wszystkim wielka modlitwa, byśmy się uchronili przed tym co najgorsze i wykorzystali pozytywne potencjały tych liczb, co daj Boże, amen, amen, amen.